sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. A nie przygotowani. No i widzieliśmy także, że w naszej tutaj Bristol, tak jest, od Łączyńskiego faulował Damian Jeszkę, zobaczmy. No z tego co dobrze pamiętam, to co może się zdarzyć, Łączyński nie ma trafienia Mariusza Konopackiego. I Łączyński, ależ bomba do Szewczyka. Mówiliśmy o tych jego asystach, ale naprawdę już w tym sezonie widzieliśmy z Włocławka więcej niż Torunian. Pierwsza akcja przygotowana. No, myślę, że mając u boku swojego Paul Farbe. Za chwilę trzeba będzie rzucać. Jest to granie, ale zagrał to Kamil Łączyński. Kipi, ale piękne podanie. Kątem oka zobaczył. Łączyński, jeszcze raz ta sama sztuka i znów... Tego odejścia, tej pomocy, tego odpłynięcia od swojego zawodnika. 13 punktów. Za 3 punkty rozszerzać defensywę przy takich właśnie akcjach. Piękna szutka, ale asysta Kamila Łączyńskiego. Brawo dla Kamila Łączyńskiego z dużym wyczuciem. Mało czasu zostało, jeszcze zabrali piłkę Bożowi. Łączyński, Almeida! Jeszcze jeden mecz, to będzie obowiązywało. Blokować tą sama jego obecność nieco wystraszyła. Ale Łączyński teraz, znowu to przewidywanie. I Sobin w kontrze! Skacze najwyżej, nie biega najszybciej, ale myśli na naprawdę wysokim poziomie. Ale stary cwaniak, zobaczmy, świetne podanie do tyłu. Arce, Łączyński. Jego ulubiona akcja, do Lichodnieja, do grania i punkty. Następny bieg, no a że podawać potrafi do... Klucz do tego meczu. Skibniewski, Łączyński, obaj cztery faule. Ależ podanie, Kamil Łączyński. Świetne porozumienie pomiędzy tymi koszykarzami. Zatrzyma, no sam się zatrzymał. I rozpędza się Andir Włocławek. Łączyński do Zyskowskiego, upshow. No, jeszcze raz spójrzmy za plecami. Podanie do Zyskowskiego Jarka. A komu odrzucić dobro obrona Anvilu. Ostatnie sekundy, zatrzymał Łączyński bez faulu Wigginsa i to jest koniec meczu. Kamil, ale to była obrona przeciwko Wigginsowi. Ale wyszarpane, ale wymęczone, być pierwsza, nie druga, ale trzecia akcja w czwartej kwarcie, kiedy Wiggins de facto wyrzuca piłkę czy w aut, czy w ręce rywala. Ależ obrona Kamila Łączyńskiego, no brawo, ustał na nogach. Tutaj fizyczność i warunki fizyczne przede wszystkim. Ależ pozycyjnie tutaj koszarek i jeszcze jeden przechwyt. Ależ błęd. Ostatnie sekundy. Przyspieszenie. Hosley z pół dystansu. Nie tym razem. Zbiera to Łączyński i fauluje. Łukasz dostał piłkę za kosza. Nie trafia. Kto to zbierze? Kto to ma? Kto to zweźmie? Z podłogi. Giliard i Zyskowski. To był szef bałaganu, zastawiany, ale również bardzo aktywny i nad koszem, i na parkiecie. Iwan Almeida, ale Łączyński też był. O, co to było? Wszystko działo się poza boiskiem, ale w granicach. Ze Zgorzelca. Zobaczmy, czy Łączyński dostanie tę piłkę, tak jest. Kilka tylko sekund na dokończenie tej akcji. Przez ręce Kamil Łączyński i trafia. Wdepnął na Łączyńskiego, zobaczmy. Trudny rzut. W Stanach się mówi, taka poleciała. Teraz. Łączyński, zamiana krycia. On za trzy. Trafia! Przez Łapetę górą. Po raz kolejny. I dobrze, Adam Łapeta przecież... Sobin, ale on chce widzieć, gdzie są koledzy. Jest pod koszem. Łączyński! Które już znaliśmy. Tyle razy dogrywa Łączyński do Sobina, to i rewanż. Tak. O nie, Sobin stwierdził, że obojętnie komu tam piłkę. Każde podanie ważne. Opóźnienie akcji, oczywiście, że tak. Wysoko, Adam Krycaniuk. Łączyński z 10 metra. Jeszcze raz! Kamil! Taka koncentracja tego wspaniałego gracza dzisiaj. Co za decyzję. Tutaj będzie znowu z Sobinem grał akcję dwójkową. Jest za trzy. No tak się czaił. Ten step back pięknie zrobiony. Odejście od Florenca właśnie. Ależ. Jest kilka ciekawych, prostych rozwiązań. Dwa podania wystarczyły do tego, aby Kulik skończył chłod obręczą. Jeszcze jeden. Raz jeszcze. Tak. I nagle zawodnik nogi, o właśnie, tej prawej nogi, na której na chwilę, przez moment zatrzymał się śnieg. Może się nasz reporter Marcin Muras dowie coś na ten temat. Łączyński
nie trafił, ale sam był najsprytniejszy. Tak, sam chyba nie może do końca uwierzyć. Rzeczywiście tutaj nie widział. A tutaj marszałek Kamil Łączyński. Jego akcje w czwartej kwarcie. Jego wielki finał. Niedawno walczył o miejsce w reprezentacji Polski u Mike'a Taylora. Po tym finale jest pewniakiem. Jakaż to była akcja tutaj.